Cześć z tej strony fanka! Dzisiaj otworzymy sobie ekskluzywny dla Toy Story zestaw mini figurek z Lego Ninjago, na który bardzo czekaliście. Także zacznijmy. Przód pudełka, a także tył, gdzie ma wypisane kraje produkcji elementów. Figurki były jeszcze osłonięte taką osłonką przezroczystą, lecz ją zdjęłam. Um, ponieważ bardzo odbijało się w niej światło. Pudełko no samo się prosi, aby go nie niszczyć, także nie będę niszczyć pudełeczka. Pierwszą figurką, jaką wyjęliśmy, jest Kaiser z reaktywacji, taki złoty. Myślałam najpierw, że to Lloyd. Figurka wygląda bardzo ciekawie, ma jednostronnie drukowaną nową główkę. Drugą figureczką, jaką wyciągniemy, jest Niro, czyli mistrz myśli. Ciekawe zrozwiązanie to taka rękojeść, której dodali w Klausie, a figurka Niro ma jednostronnie nadrukowaną ładnie główkę. Trzecią z kolei otwieraną figureczką jest biały, dobry Kryptor. Tak będzie się pięknie prezentował. Bardzo podoba mi się ten dodatek białego i czarnego. Główka jest chyba jak u dawnego Kryptora, jak się nie mylę. A także nakrycie. Czwartą i najmłodszą dla serialu figurką jest młody Akronix, który nieco zmienił się od wersji zestawów. machem, który wystąpił u niższych z rangi, a także zapewne nowe nadruki. Chciałam zrobić ten opening, aby pokazać wam, co się ukrywa za tym pudełkiem, ale chyba tego nie rozwalę, także troszeczkę nieudane. Lecz myślę, że recenzję zrobię do kilku dni i tam opinię o tym zestawie wyrażę pełną. Dzięki Wam za oglądanie. Zapomnijcie wpaść w opis, gdzie są wszystkie informacje, gdzie kupiłam i za ile Pa!